Witam Was. Dzisiaj będzie taki filmik na temat takiej żarówki RGBW LEDowej. Już miałem od dłuższego czasu zamiar kupić taką żaróweczkę, żeby się troszeczkę nią pobawić. Zobaczyć, jak to działa. Przede wszystkim chciałem sobie się pobawić taką żarówką w połączeniu z mikroskopem. Wtedy jakby to światło, które się zmienia, kolory, wpływało na jakość całego tego obrazu pod mikroskopem. Powiem Wam tak, kupiłem ją za 30 zł. Będąc na zakupach, zobaczyłem, że jest taka żarówka, więc sobie pomyślałem, okej, miałem i tak kupić, więc kupię ją. Więc 30 zł jest to chyba jakaś taka najprostsza żarówka na pilota dostępna na rynku. Tutaj mamy takie informacje, jak że ma 806 lumenów, 9 W równa się ekwiwalent żarówki 60-watowej. Tutaj jest pilocik, którym będziemy sterować tą żarówką. Nagwint E27. To jest klasa energetyczna jakaś tej żarówki A+. No tak wygląda pudełko generalnie. I tutaj informacje. Gwint E27, 9 W. Tutaj jakiś jest czas podany, mniej niż 1 sekunda. Załączenie chyba. A mniej niż 1 sekunda tej żarówki. 20 tysięcy włączeń i wyłączeń wytrzymuje. 15 lat użytkowania chyba. 15 tysięcy godzin ma wytrzymałość ta żaróweczka. 220 V, 50 Hz, wymiary i tutaj kąt padania światła 200 stopni. Czy jest jakaś informacja po polsku? Tutaj nie ma. Tutaj też. Dobra, przejdźmy do otwarcia tej żaróweczki. Sobie zobaczymy w ogóle, jak ona działa, co jest w środku pudełka. Oczywiście w środku pudełka mamy pilocik, żarówkę i instrukcję użytkowania. Tak więc przyjrzyjmy się najpierw może instrukcji tak na szybko. Czy jest po polsku? Prawdopodobnie jest. Jest. I to jest tylko jedna strona. Mam nadzieję, że sobie zatrzymacie tam podgląd na YouTubie. Jeżeli złapie mi jasność, dobrze, ok. I sobie przeczytacie mniej więcej, o co chodzi. Dalsza część instrukcji. I w zasadzie to wszystko jest, jeżeli chodzi o instrukcję. Także instrukcję sobie położymy do pudełeczka. I teraz przyjrzyjmy się może najpierw samej żarówce. Gwint E27. Tutaj są informacje na tej żarówce. Podane 220 V do 230, 50 Hz, 9 V, E27. I ważna informacja. 2700 kelwinów ma, jeżeli chodzi o barwę białego światła. Czyli to będzie bardziej takie ciepłe światło, niż takie, porównując je do na przykład tam, nie wiem, 6000 kelwinów. Tak to się chyba kelwinów nazywa. Kelwinów czy nie? Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się pomyliłem. 806 lumenów, 74 mA pobiera ta żarówka. Gorci mnie, żeby ją tutaj otworzyć, ale nie będę jej niszczył. Są filmiki na YouTubie, jak goście to rozbierają. Ale generalnie daje fajny motyw do modowania takiej żarówki. Tak sobie pomyślałem. Sam pilocik. Żeby mi nie leciała ta żarówka. Sam pilocik wygląda następująco. Mamy przyciski wyłącz, włącz. Tutaj jest regulacja jasności. Wszystko Wam pokażę w dalszej części filmiku. Mamy RGBW. I tutaj tryby jeszcze flash, strobe, smooth i mode. Coś takiego. Jeżeli chodzi o pilota, jest on zasilany baterią CRC, która jest w zestawie.
I to jest taka bateryjka CR2025 3V. Fajnie, że jest w zestawie, bo jeżeli byśmy kupili taką żarówkę bez baterii, to po prostu by zestaw był bezużyteczny. I teraz co? Pokażę wam w ogóle, jak działa ta żarówka. Tutaj sobie przygotowałem już takie urządzonko. Kręcam ją. Oczywiście jest też tutaj gwint E27. Mam ją wyłączoną teraz tutaj na przycisku. Kręcimy sobie ją. Ok, żeby była w kadrze. Umieścimy ją. I pobawimy się, jak to działa. Włączam ją tutaj przyciskiem. Na początku, jak włączycie, to świeci oczywiście tym światłem białym. White na maksa. Teraz, żeby ją włączyć, wciskam off. Żarówka wyłączona. I od tej pory już mogę sterować sobie całkowicie bezproblemowo tym pilotem tą żaróweczkę. Włączmy ją jeszcze raz. Jak widzicie, świeci teraz światłem białym, white, domyślnie po włączeniu na maksa. I teraz pobawimy się tymi dwoma przyciskami, które służą do zwiększania jasności lub zmniejszania. Oczywiście teraz mniejsze, zobaczymy, ile ma stopni. To jest najjaśniejszy stopień. Zacznijmy od tego, że to jest na przykład tryb piąty, czyli 5, 4, 3, 2, 1 i dalej nie idzie. Czyli teraz mamy najmniejszy stopień świecenia tej żarówki, czyli załóżmy, że to jest stan 0. Lecimy w górę. 0 teraz jest, naciskam dalej. 1, 2, 3, 4. Czyli 0, 1, 2, 3, 4. Jeżeli byśmy liczyli od 1, to byśmy mieli 1, 2, 3, 4, 5. 5-stopniowa regulacja jasności. To jest światło białe. I teraz się pobawimy kolorami. Lecimy od R w dół. Na najmocniejszym trybie świecenia. Czyli teraz wciskam R. Czerwone światło. Poniżej mamy jeszcze jakiś inny odcień czerwonego. Tu chyba będzie jakiś pomarańczowy. Tak się zbliżamy do pomarańczowego. Może to tak tego bardzo nie widać na kamerce, ponieważ musiałbym całkowicie zmienić chyba ekspozycję, a tutaj przez telefon to robi się nie da tak za bardzo tego pokazać, żeby było widać te kolory tak bardziej soczyście, że tak to nazwę. No ale tutaj mamy regulację koloru czerwonego. Teraz będzie zielony, green. Schodzimy sobie w dół. Mamy też 4 jakby, nie 5, 5 odcieni zielonego i 5 odcieni niebieskiego. Ok, fajnie. To jest ciągle na najmocniejszym stopniu jasności. Mamy blue. No i jak naciśniemy teraz W, czyli white, biały, to mamy najmocniejszy stopień jasności. Sobie zmieniamy teraz na minimum. Teraz jest na minimum. I teraz wam pokażę opcje tutaj, jakie są na tym pilocie: flash, strobe, smooth i mood. O co chodzi z flash? Naciskam flash. Flash jest to taki tryb, który, jakby to powiedzieć, zmienia się chyba, nie wiem, co pół sekundy, jakoś tak, różne kolory. To już jest jakoś tutaj zaprogramowane w środku tej żaróweczki. Nie da się tego ustawić, żeby to świeciło po swojemu. Mamy sobie na maksa tego flasha. I widzicie, że się zmienia po prostu barwa żarówki co jakiś tam odstęp czasu. Tak wygląda ten flash. Tryb strób.
czyli stroboskop w tym stylu, będzie wyglądał następująco. I żarówka w tym trybie też zmienia kolory oczywiście. Teraz jest jakiś taki pomarańczowy, niebieski, czerwony. I ta funkcja wygląda następująco. Jeżeli komuś by się to podobało, to nie ma problemu, może sobie tak żarówkę włączyć. Tylko nie wiem, jak to wpływa na czas świecenia diod. Teraz będzie tryb smooth, tak to piszę. I w tym trybie różnica jest pomiędzy tym flashem taka, że nie ma tych takich skoków, że zmienia się jeden kolor, drugi, tylko jest takie przejście bardziej płynne z jednego koloru do drugiego. Oczywiście to wszystko mam na maksa teraz tutaj podkręcone. Teraz sobie obniżę na minimum. No właśnie, to jest ciekawa opcja, czy w tym trybie mogę regulować sobie jasność. Wygląda na to, że nie. W trybie smooth nie mogę regulować jasności zmiany tych kolorów. To jest ciekawostka taka. A zobaczę sobie w strobie. Tutaj mogę, na pewno zmieniło się. Tak. W tym trybie mogę regulować. O, zobaczmy sobie, czy właśnie w tych trybach można regulować sobie jasność świecenia. Dam teraz flash. W trybie flash mogę zmieniać jasność bez problemu. Teraz dam tryb smooth. Ok, jest tryb. No i w tym trybie nie ma żadnej reakcji. Powiem wam szczerze. Czyli w trybie smooth nie można regulować sobie tutaj tej jasności żarówki. Teraz dajmy tryb mode. Dokładnie powiem wam szczerze, nie wiem, o co chodzi w tym trybie mode. Ale od czego jest instrukcja? Może będzie opisany ten tryb. Tryb mode. Będzie. Mamy te tryby tutaj opisane. Flash. Mamy miganie. Szybkie automatyczne przewijanie kolorów. Probe, stroboskop. Powolne automatyczne przewijanie kolorów. Smooth. Płynna regulacja. Powolne automatyczne rozbłyskiwanie i przygasanie różnych kolorów. No dlatego nie można w tym trybie regulować jasności, bo sam sobie ustawia jasność. Mode, jedno naciśnięcie, jeden kolor. Czyli zmieniam sobie chyba, nie wiem, kolory? Tak. Mode. W trybie mode możemy regulować jasność? Możemy. No i dobra. Praktycznie chyba wszystko jest już pokazane, na co stać tą żarówkę. Nie jest zbytnio skomplikowana. Są na pewno o wiele lepsze. Uważam, że fajną opcją by była na przykład taka żarówka na Wi-Fi, bo wtedy możemy sobie telefonem to wszystko ustawiać i na pewno jest o wiele większa kustomizacja takiej żaróweczki. No ale powiem wam tak, o, jeżeli komuś się to podoba, to można zrobić fajny klimacik w pokoju. Wiecie, o co chodzi. Jesteście sobie z dziewczyną, piątkowy wieczór po wypłacie, muzyczka, dajecie sobie kolor czerwony. No i bawicie się, tak? Nie no, żartuję oczywiście. Możecie to wykorzystać sobie do jakiejś tam, nie wiem, dekoracji, ulepszenia, no po prostu mieszkania, tak? Ja na pewno jeszcze zobaczę, jak ta żarówka będzie działała, bo mam świetny taki konar zrobiony ręcznie, jako taka lampka ścienna i myślę, że ta żarówka będzie super pasowała do tego konaru. Kiedyś pokazywałem, zresztą mam filmiki tutaj na YouTubie, że jak na Arduino się bawiłem też przekaźnikiem,
to jest pokazane, jak ten konar wygląda, i on jest naprawdę świetnie zrobiony. Profesjonalna, ręczna robota. Także taka żarówka do takiego, do takiej lampki będzie świetnym takim dodatkiem, podnoszącym walory tej lampki. No i co? Jeszcze chciałbym sprawdzić, jak się zachowuje obraz pod mikroskopem z takiej żarówki. Załóżmy, ustawiłem sobie czerwony, tak, na maksa. Wtedy jak wygląda oświetlenie takiego czegoś. Mógłbym takie coś zrobić i generalnie zastanawiam się teraz, czy nie zapauzować obrazu, podłączyć sobie, tutaj mam mikroskop na biurku, i przy okazji byście zobaczyli, jak wygląda zmiana obrazu, bawiąc się taką żarówką LED-ową, którą można zmieniać kolory. Dobra, zrobię to. Specjalnie dla was. Także ja robię pauzę, za chwilę wrócę, jak będę miał wszystko podłączone i zobaczymy, jak wygląda obraz. Dobra, moi drodzy, powiem wam tak. Ja już tutaj mam wszystko podłączone pod ten mikroskop. Mój tak zwany D mikroskop z aparatem Sony. Pod spodem będzie testowa płytka od jakiejś tam Noki. I zobaczymy, jak będzie wyglądał obraz z takiego mikroskopu. Ja może jeszcze jakoś, kurczę, teraz się przełączę pod mikroskop. Kolory będę wszystko zmieniał. Dodam tu żarówkę, żeby tak było blisko jakoś. Zobaczymy sobie oczywiście najpierw na wide. Ok, jest. To będzie na maksa jako oświetlenie. I wszystko będę wam komentował w locie. Muszę ustawić tą żarówkę jak najbliżej tutaj tego obiektywu, żeby to było jak najlepiej fajnie pokazane. No i dobra. Widzicie, jak to wygląda połączenie. Ja się teraz przełączam na mikroskop, który jest podłączony HDMI graberem. Także lecimy z koksem. Ok, muszę sobie wyregulować teraz tutaj ostrość. Oczywiście sobie jeszcze nie wyregulowałem obrazu, żeby wszystko było na całym ekranie. Także jak to było w tym OBS-ie? Altem się tu chyba naciskało. Myszka. Tak jest, dobra, jeszcze sobie ustawię tylko ten mikroskop. Nie pamiętam, jak to robiło się, tak się kadrowało ten obraz tak fajnie. Chyba altem. Dobra, jeszcze chciałbym uciąć te napisy. O, o to mi chodziło. Tylko góra mi została. No dobra, teraz będzie na całym ekranie, bez tych napisów po boku. Także to wygląda tak. Pokażę wam w ogóle, jak mam ustawione w tym aparacie opcje, bo są jeszcze... Oczywiście tryb film. I teraz tutaj mam do wyboru różne jakieś tam opcje tego filmu. Zmniejszenie zmycia szumy. No dobra, wybierzemy tą z ciekawości. Zobaczmy sobie jeszcze inny tryb. Albo damy automata. Tak, to jest w ogóle tryb filmowy? Nie, to nie jest tryb filmowy. Tryb do filmowania, dobra. O, tutaj mam, dobra. Inteligentne auto. No i niech będzie to. Ustawiam sobie teraz ostrość. To jest właśnie obraz tej żarówki oświetlenia. Oczywiście światło białe. I teraz sobie zmniejszymy jasność podświetlenia. Zobaczymy, jak to będzie reagowało. Sobie tylko ustawię. Ok. Zmniejszam jasność. Jeden stopień, drugi, trzeci. No.
Teraz tak. To jest na minimalnym oświetleniu. Tak to wygląda. Jeden stopień wyżej. Dwa. Trzy. I na maksa jest teraz oświetlenie. Myślę, że chyba na maksa jest najlepsze. Najlepiej wszystko to widać. No ale najciekawsza opcja. No to bawimy się teraz kolorami. Ustawiam tryb R, czyli Red. To jest oświetlenie na maksa w trybie Red. To jest na minimum. Kiepsko to wygląda, powiem wam szczerze. Zmieniam teraz sobie jeden poziom niżej tamtych kolorów. Pomarańczowy. Tutaj jest kolor jakiś taki też już bardziej żółtawy. I tutaj chyba tu jest już żółty jakiś taki. Jak widzicie na żółtym, muszę sobie tylko poprawię geometrię obrazu na tym aparacie. O, okej. No kiepsko to wygląda na tych kolorach. Na czerwonym praktycznie obraz jest do bani. Totalnie nieczytelne. No to teraz lecimy z kolorem green. Na maksa oświetlenie. Wzorówka naprawdę jest bliziutko płytki. Też to wygląda nieciekawie. Przynajmniej zobaczycie sobie taki teścik. Czy warto po prostu bawić się z oświetleniem do mikroskopu z kolorami? Czy najlepszy jest po prostu ta wartość white? Green też nieciekawie to wygląda, chyba tylko na tym nieciekawie. I teraz lecimy tryb blue. To już też tutaj jest, wygląda to nieczytelnie kompletnie. Lecę w dół, zmieniam teraz odcienie tego niebieskiego, też totalnie do bani. I tryb white. Oczywiście tryb white daje nam obraz najlepszy i dodam informację, że to jest 2700K, czyli taki bardziej jest jakby, to światło jest takie bardziej miękkie, łagodne dla oczu, co nie zmienia faktu, że będzie lepsze dla mikroskopu, tak? Bo powiem wam szczerze, że bardziej wolę pod mikroskopem odcień 6400K. Jest o wiele lepszy wtedy obraz. Także tak wygląda obraz tej żarówki na tym trybie teraz white, białym. Na maksa oświetlenie. I no, teraz się powiemy trybem flash. Ale to jest totalnie, nie ma zastosowania w mikroskopie, bo powiem wam szczerze. Nic a nic. Tryb stroboskopowy teraz włączam, uwaga. Chyba to jest jedyny bajer, który mógłby urozmaicić filmiki z mikroskopu. Na przykład, uwaga, uwaga, mamy błąd na płytce. Alert. Wykliśmy usterkę. Oczywiście teraz się śmieję. Tryb smooth, który będzie zmieniał nam odcienie bardzo, bardzo powoli i łagodnie. Nie, to też nie ma racji bytu. I tryb mode, i zmieniamy sobie, naciskając przycisk. I on nam tam ustawia losowo jakiś kolor. Nie, tylko white. Tylko white. Jeszcze sobie w ogóle podwyższę troszeczkę mikroskop. Bo mam strasznie nisko. Teraz się pobawimy regulacją ostrości. Więc tak to wygląda
jeżeli chodzi o oświetlenie z tego pilocika. Zobaczmy, jak sam pilot jest wykonany. Tu jest typ oświetlenia, już dajemy mniej do góry. Tryb wide, flash, strobe, smooth i mode. I tu mamy te odcienie tych kolorów. Widać już nawet, jak jest nadruk tej farby. Z drugiej strony oczywiście mamy jakieś tam informacje. A spróbujmy sobie zmienić teraz jasność. Będzie to widać. Dół damy. Ale widzicie? Było widać takie paski. Jak w dół daje się. Się wydawało, takie linie poziomy. Teraz chyba bardziej tak naturalnie to wygląda. Jeżeli sobie troszeczkę zmniejszymy jasność. No i tak to wygląda. Co tu więcej mówić? Tu USB 2.0 mam HDMI grabera podpiętego, więc troszeczkę może być większe opóźnienie w reakcji. Ale podpinając pod HDMI-ka jest wtedy najlepsza opcja, jeżeli chcemy bawić się w lutowanie takim mikroskopem. I możemy sobie oczywiście włączyć nagrywanie po OBS-ie. Tak wygląda ta płytka. Jakieś elementy mogą się przydać do wykorzystania gdzieś w jakichś innych urządzeniach, które wymagają wymiany jakiegoś uszkodzonego elementu. No i to tyle. Chciałem wam pokazać po prostu, jak działa ta lampka LED-owa. Mam nadzieję, że pomoże wam to w podjęciu decyzji. Myślę, że te 30 zł można wydać na zabawę z taką lampką, żeby zobaczyć, jak to działa. Albo też można sobie kupić pasek LED-owy, który też jest RGB i daje to jeszcze lepszą kustomizację pokoju. No. Taka lampka jest dobra do... Taka żarówka LED-owa jest dobra do jakichś takich lampek, powiedzmy. Żeby to nam jakoś zmieniało nastrój w otoczeniu naszego pokoju. Łóżka. Jak to woli. Dobra, ja już nie będę przyciągał, bo i tak nagrywam już 28 minut. Ja pierdzielę. Było na tyle. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Życzę miłego dnia.